Egzema, znana również jako atopowe zapalenie skóry, to przewlekła choroba skóry, która może być bardzo uciążliwa. Objawia się swędzeniem, zaczerwienieniem i suchością skóry. Chociaż nie można się nią zarazić, egzema może być spowodowana przez wiele czynników, w tym genetykę, stres i alergie. Leczenie egzemy jest wieloetapowe i wymaga współpracy pacjenta. Podstawą leczenia jest przywrócenie prawidłowego funkcjonowania bariery naskórkowej. W tym celu stosuje się emolienty, które nawilżają i natłuszczają skórę, łagodząc swędzenie. Emolienty są kluczowe w każdym stadium choroby, zarówno w początkowej fazie, jak i w bardziej zaawansowanych stadiach. Oprócz emolientów, można stosować kosmeceutyki, które zawierają substancje regenerujące skórę i zmniejszające stan zapalny. W bardziej zaawansowanych przypadkach, lekarz może przepisać kortykosteroidy miejscowe, które zmniejszają stan zapalny i swędzenie. Jednakże, długotrwałe stosowanie kortykosteroidów może prowadzić do uszkodzenia skóry. Alternatywą dla kortykosteroidów są inhibitory kalcineuryny, które również działają przeciwzapalnie i immunomodulująco. Inhibitory kalcineuryny są dostępne tylko na receptę. W niektórych przypadkach, lekarz może zalecić fototerapię, czyli naświetlanie skóry promieniami UV. Fototerapia może być skuteczna w leczeniu egzemy, ale należy ją stosować ostrożnie, ponieważ nadmierne naświetlanie może prowadzić do uszkodzenia skóry. W ciężkich przypadkach, lekarz może przepisać leki doustne, które zmniejszają stan zapalny i swędzenie. Leczenie egzemy wymaga cierpliwości i konsekwencji. Ważne jest, aby stosować się do zaleceń lekarza i regularnie nawilżać skórę. Należy również unikać czynników drażniących, takich jak detergenty, kosmetyki i suche powietrze. Współpraca z lekarzem i odpowiednia pielęgnacja skóry mogą znacznie poprawić jakość życia osób z egzemą. Informacje zawarte w tym nagraniu stanowią moje własne omówienie tematów opartych na źródłach wymienionych w bibliografii. Nagranie ma charakter edukacyjny i informacyjny, a wszelkie przedstawione treści nie stanowią porady medycznej, psychologicznej ani żadnej innej porady specjalistycznej. Wszelkie decyzje dotyczące zdrowia lub innych kwestii wymagają konsultacji z odpowiednim specjalistą.